Ostatnio wrzuciłaś zdjęcie, które zelektryzowało w ogóle fanów, pokazałaś brzuch po urodzeniu dziecka. Powiedz mi, czy ty w jakiś taki szczególny sposób wracałaś do tej formy sprzed ciąży? Ja kiedyś pisałam taki cykl postów u siebie na Instagramie, czy tylko dieta i ćwiczenia, bo moja metamorfoza na przestrzeni lat jest przeogromna i to nie tylko po urodzeniu dzieci, tylko tak naprawdę to wszystko zaczęło się wcześniej, a wcześniej zaczęło się układanie swoich emocji, swojej głowy. Ja uważam, że w tym tkwi clue i nie wcale w kolejnej diecie, kolejnych ćwiczeniach, tylko w tym, żeby sobie wiele, wiele rzeczy poukładać w sercu, w głowie, być z tym zgodnym, spójnym i działać wedle własnych zasad, nie według tego, co od nas oczekuje otoczenie. I ten bardzo długi proces, bo praca nad sobą to, która mi zajęła wiele lat i cały czas trwa, bo to jest praca, która się nigdy nie kończy, przynosi najlepsze korzyści. Nie żadna dieta i nie żadne ćwiczenia. Ja bym chciała też odczarować, bo wiesz, teraz jest ten trend pokazywania wszystkich tych niedoskonałości po porodzie i nie tylko. I spoko, to normalizuje, natomiast to nie jest tak, że tak musi być. Nie popadajmy w skrajności, także kobieta po dwóch porodach również może mieć płaski brzuch i wysportowane, zadbane ciało. No właśnie, a jeśli nawiązując chociaż do diety, którą no jakąś na pewno masz, tak? Czy nie masz absolutnie żadnej? Jesz wszystko, co tylko na co masz ochotę? Na co mam ochotę, kiedy chcę, ile chcę. Jem słodycze, jem rzeczy zdrowe i niezdrowe. Oczywiście przeważają te zdrowe, ponieważ o siebie dbam i mam do siebie szacunek. Natomiast jeżeli mam ochotę na czekoladę, mam ochotę na ciastko, to je jem. Tylko znam umiar, znam swoje potrzeby, obserwuję swoje ciało, wiem, co mi służy, co mi nie służy. Przede wszystkim słucham siebie. A czego nie może zabraknąć w twojej lodówce? Co tam musi zawsze być? Mleko do kawy. I to bez laktozy najczęściej. I nie dlatego, że jestem uczulona, tylko po prostu mi bardziej smakuje. A powiedz mi, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o alkohol? Ty go spożywasz teraz, czy nadal karmisz piersią i nie możesz? Karmię piersią, więc nie spożywam i tak naprawdę to jest cały czas taka ciągnąca się historia. Pierwsza ciąża, karmienie piersią, druga ciąża, teraz karmienie. Natomiast ja nie wiem, czy ja w ogóle do alkoholu wrócę, ponieważ alkohol oczywiście tak samo, wszystko w umiarze jest może być przyjemnością. Aczkolwiek alkohol bardzo obniża poziom energetyczny i nie wiem, czy będę w takiej sytuacji, że będę miała na to w ogóle ochotę.